Hej, cześć, siemano, witam was dzisiaj specjal z okazji miliona wyświetleń. Tutaj teraz kamerkę dam. No tak jest, ale tutaj tworzymy sobie mini puszkę, a potem będzie niespodzianka. Wow. Chyba nie wiedziałam, ale okej. Na bąk. Nauczyłem się już trochę te puszki otwierać. Nie wiem, czy tam i tak pójdzie, bo za pierwszym razem. Kurde, to jest najtrudniejsze, co może być. Już prawie jest, no popatrzcie. Pomóż. O, jest. I Luis Suarez. Tak jest. Limitka słaba. Niestety. Tutaj połóżmy sobie, bo słaba. Trochę do tyłu. Mam nadzieję, że karty będą lepsze niż ta limitka słabiska. Dobra. Pierwsza szczotka, lecimy. Musi być krótka, jeszcze będzie niespodzianka. Więc oglądajcie do końca, bo w ogóle na pewno nie macie tego, jaka będzie to niespodzianka. I mamy tak. Lima. Samuel. Blood. Ginga. Kurzawa i Rising Star. Dobra, idziemy jeszcze ten 4 szczoteczki. Mamy Daniela Alvesa, Ericksona, Kościelnego, Sturridge'a, Prajeta, Varana. Kel, Belarabi, Salah, Lubecz, Expert i Fans! Jaka fartowna saszetka! Wiele lepsza niż ta limitka. Żeby tak położyć, dobra. I zostały nam dwie saszetki. Tu. Open the pack. Dobra, Hauwejewa, Schweinsteiger, Bebe, Milanów, Adrian Silva, Huntera i Kel Player Cookie. Tak jest, tutaj sobie dało go dusmy. Tak. Na razie kart, które mieliśmy dwa razy, jest z jednego rodzaju, to mastery. Lecimy, The Chimsksen, Jordan Henderson, Hazard, Serrero, David Silva, kolejny nasz master, Rodriguez i Defensive Rock. To w podsumowaniu, jak sami widzicie, tu mamy Luisa Suareza limitkę, dwa defensywy, Varane, Skrtel, Expert Carvalho, znaczek Barcy, Fans Błaszczykowski, Keeper Koke, trzy mastery, Prajet, Silva, Prajet, Sturridge i jeden Rising Star Bruma. Dobra. I teraz niespodzianka. Przechodzimy do tej niespodzianki. Uwaga. Chciałabym wam pokazać moją gablotę sław. Jakie są moje takie najlepsze, takie powtórkowe, jakby tak trochę karty. Niektóre. Jak na przykład ten Cavani. Tak, na przykład o ten Cavani właśnie, co tu był. Ja ludziele, dalsza część jest wiele lepsza. I tam w oddali może zauważycie, że tam jest jakaś tam limitka XXL, chociaż nie będziecie widzieć, poczekajcie, ja to zrobię. Teraz mam te karteczki. I tam widzicie coś, nie? Kajcie sobie. Tak, XXL ten. I to
tam już na górze jest. XXL-ka jedna. Czekajcie, to sobie odłożę ładniutko. Hop. I hop. Dobra. I przejdźmy do moich albumów. Pokażę wam szybko, zaprezentuję, jakie mam różne albumy. I napiszcie, jeśli jakieś chcecie. Piszcie, jakie chcecie. Do oglądnięcia w kolejnym filmiku. I patrz, mamy Match Attack World Cup. World Cup i takie. Dobra. Idziemy na bok i Shootout 6-7. Idziemy dalej. Shootout 5-6. Idziemy dalej. Match Attack Collector Binder. Czyli to jest, nie wiem jaki, szczerze wam powiem. Panini Mistrzostwa Świata. Liga Mistrzów 10-11. O, 12-13. Liga Angielska. Liga Angielska, nie żadna Champions League. Dobra, idziemy dalej. Liga zeszłoroczna, czyli 13-14 Champions League. Pryzm bazowy. Czy tam są też specjalne, ale tak mało. Match Attack World Cup 2014. Euro 2012. O! Tegoroczna edycja Ligi Mistrzów. Brakuje mi tylko 7 kart. Tutaj ekstra klasa tegoroczna. Dobra, World Cup. Champions League 11-12. 12-13 update i nie update razem złączone Champions League. I ostatnia edycja, jedna z najtrudniej. Najtrudniejszych było do zebrania 9-10. Liga Mistrzów. No. To ja jeszcze przejdę do limit, takich zigzag, takich innych. Ronaldo, Thiago Silva, Cavani, Messi. Na górze mamy Puchar, Messi, Lewandowski. Tutaj mi dojdzie Gareth Bale z tamtej edycji. Tu mam mini puszeczkę otworzoną. 4-5 puszeczek otworzonych. Idziemy dalej. No, to jednak tyle. No. To ja was chciałbym pożegnać, byśmy otwierali puszeczkę. O, wiem, co na zakończenie zrobimy, super będzie. Wsadzimy naszą puszeczkę do puszeczek. Chodźcie, wsadzimy ją szybko, szybko ją wsadzimy. Będzie taka atrakcja jakby. Tutaj. Dwie puszeczki. No, no to ja was chciałbym pożegnać. To narka, pa i cześć.